Nawet nie macie bladego pojęcia, jak bardzo zatęskniłem za kinem, ponieważ jest to dzieło, które moim zdaniem najlepiej oglądać na właśnie zdecydowanie największym ekranie w intymnej, cichej sali kinowej. Znajdź Popcornert na Patronite i dołącz do wojowników popkultury. Cześć wszystkim, ja nazywam się Karol Gajos, witam na kanale Popcornert, na którym rozmawiamy o filmach, popkulturze i kreatywności i dzisiaj porozmawiamy o najnowszym filmie w reżyserii Paula Greengrassa pod tytułem Nowiny ze świata z Tomem Hanksem w roli głównej. I tak jak powiedziałem we wstępie, jest to moim zdaniem film, który najlepiej oglądać na dużym ekranie. Nie dlatego, że jest to film zrealizowany z jakimś tam gigantycznym rozmachem, ponieważ jest to w rzeczywistości dosyć intymne kino. No, jak się tak siedzi cały czas w domu z powodu COVID-a, to też bardzo miło obejrzeć film zrealizowany niemalże w całości w plenerach. No i aż chciałoby się razem z bohaterami wyruszyć na tę podróż po prerii i na szczęście oglądając ten film w pewien sposób można. Poza tym spójrzmy prawdzie w oczy, ale my w dzisiejszych czasach naprawdę już nie mamy takich tradycyjnych gwiazd filmowych jak były kiedyś i Tom Hanks jest jednym z takich nielicznych headlinerów, że jak słyszysz, że jest nowy film z Tomem Hanksem, to po prostu nawet w ciemno, nie wiedząc o nim nic, idziesz do kina i masz gwarancję, że zobaczysz coś interesującego. Jest to już druga współpraca Toma Hanksa z tym reżyserem, który zapewnił mu jedną z najlepszych, moim zdaniem, ról w jego karierze z ostatnich lat, czyli oczywiście w Kapitanie Filipsie. Jeśli pamiętacie tamten film, no to jest to film, który autentycznie, szczególnie ostatnie minuty, po prostu wyciska łzy po tym, jak przez cały seans trzyma cię na skraju fotela. No i tutaj, co ciekawe, również jest to oczywiście film poruszający, natomiast jest to osiągnięte w zupełnie inny sposób. To historia weterana wojennego, który krąży po Dzikim Zachodzie od miasteczka do miasteczka i zarabia, czytając na głos ich mieszkańcom najciekawsze nowiny z okolic i ze świata. Kiedy na swojej drodze napotyka osieroconą dziewczynkę wychowaną przez Indian, postanawia zabrać ją ze sobą na daleką wyprawę, aby odnaleźć jej ostatnich żyjących krewnych. Ponieważ jest to dzieło reżysera Paula Greengrassa, autora, którego absolutnie każdy film, jak tylko widzę, że właśnie za nim stoi, to też oglądam, ze względu na to, że jest to twórca o bardzo charakterystycznym stylu. Jeśli kojarzycie jego wcześniejsze filmy, o jednym z nich zresztą opowiadałem jako jedną z pierwszych recenzji na kanale Popcornert, czyli o 22 lipca, ale jego wcześniejsze filmy charakteryzują się tym, że praktycznie każdy z seansów, niezależnie od tego, czy bierze na warsztat prawdziwą historię, tak jak w przypadku Krwawej Niedzieli, Kapitana Phillipsa, czy Lotu 93, czy właśnie 22 lipca, czasem też sięga po bardziej komercyjne produkcje, jak w przypadku Krucjaty i Ultimatum Berna i ostatniego Jasona Berna, ale zawsze są to filmy gdzieś tam politycznie zaangażowane i zrealizowane w bardzo charakterystyczny sposób. Tego reżysera możemy kojarzyć z prowadzeniem kamery z ręki, bardzo dynamiczną akcją, montażem równoległym. Czyli wiecie, na przykład tutaj obserwujemy Jasona Berna, który gdzieś tam coś robi i musi coś wykraść, ale jednocześnie CIA jest na jego tropie i jednocześnie jakiś snajper rozkłada swój sprzęt, żeby go zabić, no i widzimy, że to wszystko eskaluje. No i jest to reżyser naprawdę, którego bardzo cenię za te zabiegi realizacyjne i byłem bardzo zaskoczony jego nowym filmem, ze względu na to, że jest to zdecydowanie nie najbardziej kameralna produkcja, którą zrealizował do tej pory, chociaż 22 lipca miał już tam bardzo silne elementy kameralnego, takiego intymnego dramatu. Natomiast jest to też bardzo kontemplacyjne i powolne kino, które w ogóle nie spieszy się ze swoją historią. Chociaż ja osobiście lubię takie bardziej kontemplacyjne kino, ponieważ no, właściwa akcja jest przekazywana poprzez spojrzenia, poprzez drobne gesty i mi to jak najbardziej odpowiada, ponieważ moim zdaniem to potrafi być równie trzymające w napięciu i angażujące, co nie wiem jak bardzo dramatyczne kino akcji. I jest to wręcz coś, co wymaga odwagi, żeby w dzisiejszych czasach zrobić film, który jest tak szczery i tak prosty w swoim tym trzonie emocjonalnym, ponieważ nie mamy tutaj nawet do czynienia z jakimiś dużymi zwrotami akcji. Jak na film Drogi przystało, mamy tutaj do czynienia ze strukturą mniej lub bardziej sekwencyjną, czyli tak naprawdę jest to ciąg kilku różnych przygód, które po drodze spotykają bohaterów.
bohaterów. Oczywiście oni tam między sobą, ich ta relacja ewoluuje. Co ciekawe, siłą tego filmu są te takie drobne, powolniejsze sceny, w których niby nic się nie dzieje, ale tak z zaskoczenia zdajemy sobie sprawę, że stopniowo coraz bardziej jesteśmy zaangażowani w relacje między bohaterami, w to, czy uda im się zrealizować cel, czy nie. Takie sceny jak chociażby to, że dziewczynka grzebie w rzeczach Toma Hanksa, a ten się temu przygląda i mówi jej po kolei, co jest czym, albo na przykład, ponieważ no, bohaterowie nie mają możliwości bezpośredniego porozumienia się, ponieważ dziewczynka nie potrafi mówić ani po angielsku, ani po niemiecku i korzysta tylko z języka Indian, którego oczywiście Tom Hanks nie rozumie, no i próbują znaleźć ze sobą jakiś sposób komunikacji, no i to moim zdaniem wypada bardzo dobrze. Jest to reżyser, który doskonale wie, jak poprowadzić angażujące i trzymające w napięciu sekwencje akcji, ale one są tutaj zrealizowane w zupełnie inny sposób niż w jego poprzednich filmach, ze względu na to, że przede wszystkim nie mamy tutaj w takim stopniu prowadzenia kamery z ręki. Swoją drogą są tutaj bardzo ładne zdjęcia Dariusza Wolskiego, którego także bardzo lubię. Te sceny, w których dramaturgicznie bohaterowie mierzą się z jakimś zagrożeniem, są zrealizowane tak dobrze, że żałuję, że nie ma ich w tym filmie więcej, bo moim zdaniem odrobinę, a przynajmniej jeszcze jedna, na przykład w trzecim akcie by się taka sekwencja przydała, ponieważ też moim zdaniem lepiej rezonowałaby z opowiadaną historią. Można czuć niedosyt właśnie jakiegoś takiego braku rollercoastera emocjonalnego, że czasami żałujemy, że twórcy nie idą o krok dalej, jeśli chodzi o albo właśnie stawianie bohaterów w jakichś konfliktowych sytuacjach, czy stawiania ich przed niebezpieczeństwem, tak żeby rzeczywiście musieli dokonać jakiegoś sprawdzianu swoich umiejętności, czy sprawdzianu relacji, która się między nimi zrodziła. To, co moim zdaniem także troszkę decyduje o tym, że nie wszystkie elementy dramaturgiczne wybrzmiewają w takim stopniu, jak mogłyby, to jest aktorstwo tej dziewczynki, ponieważ przez większość czasu jak najbardziej radzi sobie dobrze, widać, że ma charyzmę i jest też dobrze poprowadzona reżysersko. Natomiast po prostu są sceny, w których widać, że nie udźwignęła dramaturgicznie bardzo złożonych uczuć, które powinna była w danym momencie przekazać, i sposobem, w jaki sobie radzi, to jest pójście w odcięcie się od emocji, i bardzo często właśnie widzimy to, co powinno wybrzmiewać w jej aktorstwie, to wybrzmiewa albo poprzez muzykę, albo w reakcjach samego Toma Hanksa, który odczytuje jej emocje i poniekąd nam jako widzom mówi, co ona czuje, i dlatego po prostu jest to czytelne, a wydaje mi się, że może też gdyby miała bardziej dramatyczne sytuacje, bo takie sytuacje są w tym filmie, gdyby miała więcej takich dramatycznych sytuacji, w których jej bohaterka musiałaby stanąć przed jakimś konfliktem i coś zadecydować, no to też ta sama aktorka miałaby więcej do zagrania i więcej okazji do tego, żeby się wykazać, a tak nie zawsze jest, natomiast jak mówię, jest to postać, w którą nie miałem problemów, żeby się zaangażować, tylko jak po prostu porównamy sobie, co inne aktorki miały do zagrania w tego typu archetypie postaci, jak chociażby w Człowieku w ogniu, Tonego Scotta albo niedawnym Loganie, no to tam było po prostu więcej okazji do tego, żeby one się wykazały. Filmy Paula Greengrassa możemy też kojarzyć z bardzo wyrazistego komentarza społecznego, komentarza politycznego, bo było to obecne zarówno w sadze Berna, jak i w jego Green Zone z Mattem Damonem, a także nawet innych wszystkich jego filmach. I teraz będzie realizował moim zdaniem super aktualny temat 1984, no moim zdaniem idealnie trafiony w to, co się dzieje na świecie i w Polsce oczywiście też. No i tutaj mamy tylko drobne elementy tego komentarza społecznego i bardzo podobały mi się sceny, w których Tom Hanks jeździ od miasta do miasta i właśnie czyta tym ludziom różne newsy. No tym bardziej, że mamy tutaj do czynienia z Dzikim Zachodem zaraz po zakończeniu wojny secesyjnej, więc decyzje, które zachodzą w stolicy, są bardzo kontrowersyjne dla mieszkańców południa. I interesującymi scenami są te, w których właśnie Tom Hanks wybiera, które artykuły przeczytać dla określonych mieszkańców i opatruje je swoim komentarzem. Oczywiście także w dramaturgiczny sposób robi z tego cały spektakl i poniekąd jest takim objazdowym pastorem. Nie wiem jak wy, ale po prostu oglądając ten film nie sposób nie mieć uczucia, że macie nadzieję, że w pewnym momencie do waszego mieszkania przyjdzie Tom Hanks i was także adoptuje. Jeśli lubicie takie filmy, które w ogóle nie spieszą się z historią, lubicie po prostu dobrze wyreżyserowane, zagrane filmy,
filmy, które nie oferują niczego w żaden sposób rewolucyjnego, ale naprawdę są szczere w tych emocjach, które przekazują i są szczere w relacjach, które przedstawiają, to moim zdaniem Nowiny ze świata są bardzo dobrym filmem, szczególnie teraz, ponieważ gdzieś tam niesie ze sobą pozytywne przesłanie, pełne nadziei, mimo że dotyczy także no, trudniejszych tematów. No i oczywiście, jeżeli jesteście takimi osobami, co to mają tylko dwie kategorie, według których dzielą filmy, czyli gnioty i arcydzieła, no to nie jest to film dla was, ale moim zdaniem jest to po prostu bardzo dobre kino, które dokładnie wie, jakim filmem chce być i realizuje obrane przez siebie cele bardzo dobrze. Dlatego Nowiny ze świata otrzymują ode mnie duży popcorn. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony film, w którym samotnik nawiązuje niespodziewaną relację z niewiniątkiem. Jestem bardzo ciekaw waszych odpowiedzi. Pamiętajcie o tym, żeby zalajkować ten film, subskrybować, ponieważ autentycznie wtedy pomagacie mi w algorytmach i w tym, żebym nadal mógł rozwijać ten kanał i żeby dalsze prowadzenie go autentycznie miało sens. No a poza tym, jeśli jesteście nadal ciekawi, jakie filmy obejrzeć, to zachęcam was do obejrzenia albo mojego materiału o trzech thrillerach, które naprawdę warto obejrzeć, albo zapraszam do oglądania serii Reanimacje. K***a, to jest trudne bycie youtuberem, naprawdę mówię wam. Słuchajcie, ja nazywam się Karol Gajos, jestem nerdem, ale jestem z tego dumny. Do zobaczenia w kinie, pa pa!